Tytuł kursu: sieci gazowe. Moduł: układy gazociągów. Temat: zasady sytuowania gazociągów i przyłączy gazowych. Dzień dobry, nazywam się Piotr Wiśniewski. Jestem kierownikiem budowy odpowiedzialnym za ułożenie gazociągu na osiedlu Słonecznym. Ze mną jest Tomasz, inżynier budowy. Tomasz się dopiero uczy. Szefie, czego się dziś od Pana nauczę? Gaz ziemny jest rozprowadzany siecią gazową. Jest to układ rurociągów rozprowadzających paliwo gazowe od miejsca wydobycia do odbiorcy z uzbrojeniem i urządzeniami służącymi do jej obsługi. Sieć gazowa kończy się kurkiem głównym, który jest ostatnim jej elementem. Podstawowego podziału sieci gazowej można dokonać, uwzględniając jej funkcję, ciśnienie i układ. Ze względu na funkcję gazociągi dzielimy na magistralne, inaczej tranzytowe, zasilające, rozdzielcze i przyłącza. Podział gazociągów. Zapamiętaj. Ze względu na układ prowadzonych rurociągów wyróżniamy gazociągi w układzie zamkniętym, otwartym i mieszanym. Ze względu na zastosowane materiały gazociągi dzielimy na gazociągi stalowe i gazociągi z tworzyw sztucznych. Gazociągi magistralne transportują gaz na bardzo duże odległości, od miejsca wydobycia do najdalej położonego rejonu zasilania. Przykładem gazociągu tranzytowego jest gazociąg jamalski. Panuje w nich ciśnienie bardzo wysokie, gdyż tylko pod dużym ciśnieniem transport gazu jest ekonomiczny. Na drodze gazu występują urządzenia, stacje oczyszczania gazu i jego pomiarów, tłocznie gazu podwyższające ciśnienie w rurociągu, stacje gazowe obniżające ciśnienie w sieci do zadanej wartości i rozdzielające gaz do poszczególnych odgałęzień. Podziemne zbiorniki magazynujące gaz budowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zapewnienia zapasu strategicznego. Gazociągi zasilające rozprowadzają gaz do rejonu zasilania. Pracują najczęściej w układzie zamkniętym, obejmując pierścieniem rejon dostawy pod ciśnieniem wysokim i średnim podwyższonym. Gazociągi rozdzielcze doprowadzają gaz do przyłączy, rozpoczynając od gazociągów zasilających. Panuje w nich ciśnienie średnie podwyższone, średnie, a najrzadziej niskie. Ich trasa w mieście zazwyczaj pokrywa się z przebiegiem ulic, wzdłuż których są układane. Przyłącza gazowe są ostatnim odcinkiem sieci prowadzonym prostopadle do budynku odbiorcy i gazociągu rozdzielczego. Ostatnim elementem przyłącza jest kurek gazowy. Ciśnienie w przyłączu jest takie samo jak w sieci rozdzielczej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.